Hej, tu Karolina. Witam Was w wyjątkowym filmie na moim kanale, ponieważ mam dzisiaj gościa specjalnego, czyli Małgosię. Dzień dobry. Małgosię Majewską-Tomasik, czyli moją osobistą psychoterapeutkę. Brzmi, jakbyś była moją psychoterapeutką, ale jest to psychoterapeutka, którą Wy możecie kojarzyć z podcastu, ale po raz pierwszy jesteś w filmie, w ogóle po raz pierwszy jesteś w filmie. Ale nie o tym mowa. Generalnie, słuchajcie, teraz kiedy oglądacie ten film, jest 14 sierpnia, są moje urodziny i jestem maksymalnie podekscytowana, że właśnie w ten dzień możemy podzielić się z Wami najwspanialszą nowiną. I to właśnie brzmi, jakbym ogłaszała, że będę mieć dziecko. I mam dziecko! Bo chcemy przedstawić Wam nasz produkt, który leży tu, więc teraz robię dalej ręce gadżeta. Codziennik. Tak, jest to produkt, nad którym pracowałyśmy od miesięcy i dziś jest ten dzień, kiedy ujrzy on światło dzienne i dlatego jesteśmy na tym nagraniu razem. I jako że świetnie wychodzi nam rozmawianie, też nagrywanie tego, że rozmawiamy, to pomyślałam, że po prostu zapytam Małgosię, która tak naprawdę jest głową tego projektu. Co to jest? Czym jest codziennik? No ja myślę, że codziennik przede wszystkim jest wyzwaniem dla tych, którzy próbują go zdefiniować i odpowiedzieć na pytanie, czym jest. Bo tak, nie jest to podręcznik, nie jest to poradnik, nie jest to kalendarz, nie jest to planer, więc tak naprawdę czym jest? Myślę, że najbliżej odpowiedzi na to pytanie byłyśmy, kiedy zdefiniowałyśmy go jako przewodnik po najważniejszej podróży życia, czyli podróży w głąb siebie. I rzeczywiście wydaje mi się, że to jest najlepsze określenie naszego dziecka. Codziennik to zeszyt, w którym znajdziecie 365 pytań po jednym na każdy dzień roku. Te pytania zostały zainspirowane jakby ideą dialogu sokratejskiego, który jest ważnym narzędziem w psychoterapii. Za dialogiem sokratejskim stoi przekonanie, że tak naprawdę każdy człowiek jest w stanie sam odpowiedzieć na najważniejsze w swoim życiu pytania, jeżeli tylko zostaną one dobrze zadane i jeżeli zostanie pod to odpowiednio podprowadzone. Na co dzień robię to w gabinecie ze swoimi klientami, natomiast pomyślałam, że fajnie by było, gdyby taką szansę na to, żeby odpowiedzieć sobie na różne pytania, dostali też ludzie, którzy niekoniecznie są przekonani do tego, żeby zdecydować się na wielomiesięczny proces terapeutyczny. Ale chcieliby popracować nad sobą. I jakoś żyć bardziej świadomie. Właśnie powiedziałaś, że wpadłaś na pomysł, więc myślę, że to jest idealny moment, żeby opowiedzieć naszą wspaniałą historię codziennikową i naszą osobistą, życiową klamrę kompozycyjną tego, jak, nie wiem, jak zatoczyła koło ta cała idea i to, że jesteśmy tutaj teraz w tym miejscu, jest dla mnie bardzo wzruszającym momentem, ale myślę, że ciekawsze to jest z Twojej strony, jak u Ciebie w głowie zrodził się ten pomysł i co ja mam z tym wspólnego. Myślę, że było to jakieś 2 lata temu, kiedy oglądałam, a może nawet więcej, kiedy oglądałam jakiś vlog na Twoim kanale, w którym mówiłaś o tym, że masz taki notes, w którym są właśnie pytania na każdy dzień roku, tak? I odpowiadałaś na te pytania i pamiętam, że mówiłaś, jakie te pytania były i to było pytanie w stylu, w co jesteś się ubrana, albo nie wiem, czy jaką masz piżamę, czy cokolwiek takiego. Jaki jest najstarszy element biżuterii, jaki masz na sobie? Tak. I pomyślałam sobie, kurczę, fajny pomysł, chociaż może nie do końca dobrze wykorzystany, albo nie w pełni wykorzystany, bo ileż lepiej by było, gdybyśmy zamiast zastanawiać się nad tym, ile lat ma nasza biżuteria, zastanowili się nad tym, co jest na przykład dla nas w życiu ważne, tak? A już tak mówiąc bardziej ogólnie. I wtedy zrodził się pomysł codziennika. Od tamtego momentu przyszłyśmy chyba obie długą drogę. Ja między innymi przyszłam drogę do poznania Ciebie. No i finalnie jesteśmy w takim miejscu, że codziennik leży przed nami na stole. Jest nasz i za moment może być wasz. Tak, bo to co jest ciekawe to właśnie fakt, że Małgosia skontaktowała się ze mną tworząc codziennik. I żadna z nas nie spodziewała się, że finalnie będziemy tworzyły go razem i teraz będzie on sygnowany naszymi nazwiskami. To jest nadal dla mnie tak ekscytujące, że jak widać ta radość tutaj towarzyszy nam cały czas, ale myślę, że musimy trochę przejść bardziej do konkretów. Jeszcze ważna kwestia dla mnie to, że właśnie powiedziałaś, że to jest roczna podróż, codziennie jest jedno pytanie. Ale to, kiedy odpowiadacie na te pytania, nie jest narzucone, bo codziennie wpisujecie sobie datę.
I to, co... Czyli to jest roczna podróż, ale tak. Wy decydujecie, kiedy w nią wyruszacie. Tak. Kiedy zaczynacie, to nie ma znaczenia, czy to jest 1 stycznia, czy 1 września, czy 15 lipca. Po prostu otwieracie codziennik i możecie go zacząć w dowolnym momencie i tak samo możecie go kontynuować w dowolnym momencie, jeżeli na przykład nie musicie zabrać go ze sobą, co moim zdaniem jest bardzo wygodne i bardzo pomocne, bo daje nam to dużą, dużą dowolność. Ale jeszcze a propos treści, powiedz mi, jak są ułożone pytania i jest to produkt, produkt to nie jest dobre słowo. Codziennik jest podzielony na części. Mhm. Co to są za części i dlaczego są takie? Codziennik jest podzielony na 7 części. Pierwsza z nich to kim jesteś, dalej emocje, relacje, efektywność, zdrowie, szczęście i przyszłość. Te segmenty są ułożone w taki sposób, żeby zacząć od zbudowania solidnego fundamentu, jakim jest samoświadomość, a skończyć na planowaniu tego, na czym najbardziej chyba nam wszystkim zależy, czyli szczęśliwej przyszłości. A pytania w codzienniku są też ułożone tak, żeby stopniować napięcie, tak? Czyli żeby też ta trudność zagłębiania się w siebie była coraz większa, ale żebyśmy nie zaczynali od pytania, które od razu zwali... Żeby tego nie odczuli za bardzo. Tak, tak, żebyśmy nie zaczynali od pytania, które zwali nas z nóg. Podróż z codziennikiem trwa rok, więc jakby nasze założenie jest też takie, że z każdym dniem będziemy bardziej oswojone w ogóle z taką ideą, z tym rytuałem, jakim jest wypełnianie codziennika, więc też dlatego te pytania początkowe są trochę prostsze, a z czasem ta trudność wzrasta i jakby wymaga od nas też większej refleksji, żeby na te pytania odpowiedzieć. Ja uważam, że w ogóle jest to produkt absolutnie dla każdego, ale jeżeli zastanawiacie się, czy to jest dla Was, czy to warto zakupić, to co byś powiedziała, dla kogo jest to produkt i co taka potencjalna, co potencjalny nabywca uzyska dzięki temu, że będzie miał codziennik w swoim domu? Ja myślę, że to jest produkt absolutnie dla każdego, kto tak naprawdę chce żyć bardziej świadomie i pracować na to, żeby jego związek z samym sobą był coraz bardziej owocny, satysfakcjonujący, bo tak naprawdę takim hasłem, które stoi za codziennikiem, było hasło: zapraszamy Cię w roczną podróż, na końcu której czeka na Ciebie Twój najlepszy przyjaciel, Ty. I wierzymy, że tak właśnie się stanie, że po wypełnieniu codziennika przez rok przede wszystkim będziecie mieli gotowy materiał na książkę, ponieważ ten zeszyt będzie pełen Waszych zapisków. A po drugie, będziecie wiedli bardziej satysfakcjonujące, bardziej świadome i szczęśliwsze życie. Natomiast odpowiadając jeszcze na pytanie, co ten produkt może nam dać, no to takie, taka najprostsza i najbardziej rzucająca się w oczy rzecz to, że zyskujemy pretekst do tego, żeby codziennie poświęcić jakąś chwilę sobie, swoim potrzebom, swoim pragnieniom, swoim emocjom. Jeżeli się to stanie rytuałem, no to tym lepiej dla nas, bo to może wpłynąć wyłącznie pozytywnie na jakość naszego życia. Dostajemy szansę na to, żeby dostrzec, co jest w naszym życiu dobre, żeby nauczyć się doceniać siebie, to, co nas otacza. Dostajemy szansę, żeby zastanowić się, jakie są nasze mocne strony, co w naszym życiu działa, czego chcemy robić więcej, co chcemy inwestować, co chcemy wzmacniać, ale też dostajemy narzędzia do tego, żeby zmienić to, z czego nie jesteśmy zadowoleni, żeby to rozpoznać i ewentualnie jakoś zmodyfikować, jeżeli odkryjemy, że taką mamy potrzebę. A wreszcie codziennik pozwala pracować nad relacjami. Nie tylko nad tą relacją z samym sobą, o której mówiłam wcześniej, ale nad relacjami w ogóle z ludźmi, nad bliskimi relacjami, ponieważ taka część też tam jest. Także myślę, że każdy tam znajdzie coś dla siebie, to na pewno, ale też myślę, że dla zdecydowanej większości użytkowników codziennika jakby całość będzie wartościowa. Jeszcze jest jedna wartość dodana, która była dla nas bardzo ważna przy projektowaniu tego cuda. Byłyśmy zgodne co do tego, że ten produkt, ta książka, ten notes, to narzędzie musi być piękne. I dla mnie też to było bardzo ważne, żebyśmy razem stworzyły coś, z czego będziemy zadowolone,
że to będzie w zgodzie zarówno z Tobą, jak i ze mną i będzie pięknym towarzyszem waszej przestrzeni, że będzie upiększało Wasze pokoje, Wasze sypialnie, Wasze stoliki nocne i będzie po prostu miłe dla oka. I tutaj z pomocą przyszła nam Weronika Potępa, którą serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za to, że była w stanie zrealizować naszą wspólną wizję, bo gdyby nie ona, nie wyglądałby on tak, jak wygląda, a ja uważam, że jest po prostu cudny. I to, co można zauważyć, to to, że kolor kartek jest taki lekko, powiedziałabym... Kremowy. Tak, kremowy, taki mocno kremowy, ponieważ codziennik został wydrukowany na ekopapierze, co było dla mnie bardzo, bardzo, bardzo istotne, jako że wiecie, kwestie ekologiczne są bardzo dla mnie ważne. I stąd cieszę się, że ten produkt mógł sprostać również tym oczekiwaniom, także wygląda on w ten sposób. Oczywiście jest to kołonotatnik, tak jak widzicie, to też była nasza wspólna decyzja. Chcieliśmy, żeby to było jak najwygodniejsze dla Was do wypełniania, także można sobie go zarówno położyć na płasko, na stole czy na kolanach, jak i po prostu go zawinąć i wypełniać w ten sposób. Jeszcze jedna ważna kwestia, czasami pytania są krótkie, tak jak tutaj mamy pytanie, mogę zdradzić, jest to pytanie, kto dba o Ciebie? Zależy to od Was, czy odpowiecie na nie jednym słowem, jednym zdaniem, czy rozpiszecie na całą stronę, ale jeżeli zostanie Wam dużo przestrzeni, spokojnie jest to miejsce dla Was, gdzie możecie dokonywać jakichś swoich zapisek, czy będzie to lista rzeczy do zrobienia, czy to będzie jakaś złota myśl na dzisiaj. Także też cieszy mnie to, że może mieć to takie zastosowanie, jakby to był taki Wasz planer, jeżeli chcecie chodzić z codziennikiem i na przykład nie chcecie mieć trzech różnych notesów. Mówię tutaj już od takiej strony bardziej praktycznej. I teraz najważniejsza kwestia, czyli to, w jaki sposób Wy możecie dostać codziennik. Można zamawiać go tylko na mojej stronie karolinasobańska.com w zakładce sklep. Wszystkie linki oczywiście znajdziecie u dołu, także nie znajdziecie go nigdzie indziej, w żadnym sklepie, na żadnej innej platformie, jest on tylko u mnie. I to, co bardzo, bardzo istotne, to to, że do końca miesiąca, do końca sierpnia trwa wyjątkowa promocja, ponieważ codziennik jest dostępny w przedsprzedaży. Jego cena regularna to jest 120 zł, ale wszystkie osoby, które zdecydują się kupić go w tym okresie przedsprzedażowym, dostaną go za 89 zł. Także bardzo się cieszymy, że możemy zaoferować Wam właśnie tą wyjątkową promocję, bo będzie to okazja tylko dla tych osób, które jako pierwsze zakupią swój codziennik, bo to jest też istotna kwestia. Jest to produkt limitowany. Zamówiłyśmy ograniczoną liczbę sztuk, także trochę tajemnimy taką sytuację, kto pierwszy, ten lepszy. Oczywiście wierzymy w to, że w przyszłości będzie go pod dostatkiem po to, aby cała Polska, może i cały świat mógł z niego korzystać, ale na ten moment trwa promocja przedsprzedażowa w pierwszym takim limitowanym dropie, także tak jak powiedziałam, na mojej stronie karolinasobańska.com w zakładce sklep znajdziecie go za 89 zł. Słuchajcie, miał być krótki film promocyjny, a wyszło jak zawsze, nam się też bardzo dobrze rozmawia, zresztą to możliwe, że słuchaliście w podcaście. W najbliższy poniedziałek jest kolejny odcinek podcastu z Małgosią, gdzie po raz kolejny zgłębiamy różne tematy związane z psychoterapią, tym razem odpowiadamy na Wasze pytania. Także zapraszamy Was gorąco do wysłuchania tego poniedziałkowego odcinka. Bardzo, bardzo dziękujemy Wam za to, że nas wysłuchaliście. Mam nadzieję, że ta nasza rozmowa, ta nasza mała prezentacja zachęciła Was do tego, aby stać się posiadaczami codziennika, bo my korzystamy z niego każdego dnia i ja głęboko wierzę, że każda osoba, która będzie go posiadała, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo na tym zyska. Na sam koniec dziękuję Małgosi, że miała swoją premierę na moim kanale właśnie przy tej wspaniałej okazji. Widzimy się po raz kolejny na nagraniu podcastu, może na kolejnych nagraniach podcastu. Dajcie znać, wiem, że lubi się ten temat. I wiem, że mamy jeszcze parę rzeczy do pogadania. Też Was odsyłam na mojego Instagrama, bo tam pojawi się dużo, dużo materiału związanych z codziennikiem. Będzie krótki też mój film, będzie sporo zdjęć, gdyby ciekawiło Was, jak wygląda codziennik w środku. Na stronie również znajdziecie dużo zdjęć. Jesteśmy dostępne obie, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju pytania związane z codziennikiem. A teraz żegnamy się z Wami. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i do zobaczenia już niedługo tutaj na kanale lub gdziekolwiek indziej w sieci. Pa!